Dzień dobry, witam Państwa na webinarze Fundacji Twarze Depresji. Dzisiaj będziemy rozmawiać o depresji w czasie ciąży i po porodzie. Gośćmi naszego webinaru są dr Aneta Libera, współpracująca z naszą fundacją oraz na co dzień pracująca we Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej, które mieści się w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Witaj, Aneta. Witam Cię, Aniu, witam Państwa bardzo serdecznie. I drugą naszą specjalistką jest Karolina Zakrzewska, psycholog współpracująca z naszą fundacją z Torunia. Witaj, Karolina. Witam serdecznie. A ja nazywam się Anna Morawska-Borowiec, jestem psychologiem i prezesem Fundacji Twarze Depresji. Wszystkie trzy na co dzień pracujemy w programie bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po porodzie. Jest to program unikatowy w skali kraju, który prowadzi nasza fundacja. Dzisiaj w Dniu Kobiet mamy pierwszy rok funkcjonowania tego programu i mogę Państwu powiedzieć, że zrealizowaliśmy już w tym czasie 1066 bezpłatnych, zdalnych konsultacji dla kobiet w ciąży i po porodzie i chcielibyśmy robić ich jeszcze więcej. W tym roku program jest realizowany tylko dzięki prywatnym darczyńcom, dlatego na naszym Facebooku mamy akcję, żeby wesprzeć nasze kobiety. Szczególnie dzisiaj w Dniu Kobiet zwracamy uwagę właśnie na wyzwania, z którymi mierzą się panie. Aneta, powiedz proszę, z jakimi najczęściej wyzwaniami psychicznymi, trudnościami psychicznymi zgłaszają się mamy do programu na zdalne konsultacje do ciebie? Najczęściej impulsem do tego, żeby zgłosić się o pomoc, jest takie poczucie, że jest mi jakoś źle i jakoś sobie nie radzę. To znaczy, możemy mówić albo o zaburzeniach depresyjnych, albo o zaburzeniach lękowych, albo o zespole stresu pourazowego. Na przykład mama, która zgłasza się i mówi, nie wiem, nie mogę sobie poradzić, cały czas jestem w takim lęku, że coś się złego stanie mojemu dziecku i nie potrafię się od tej myśli uwolnić. Więc jakby patrzymy sobie, co się dzieje i widzimy, że jest nasilony lęk, że mamy tutaj zaburzenia bardziej w kierunku takim lękowym, nerwicowym. Zgłasza się mama, która mówi, jestem przygnębiona, jestem smutna, nie mogę spać, mam poczucie winy, wydaje mi się, że jestem złą mamą, wydaje mi się, że jestem niewystarczającą mamą. Czuję się osamotniona w tym wszystkim, mam zaburzenia snu, brakuje mi sił, nic mi się nie chce. Mamy obraz, który wskazuje nam na bardziej depresyjny. Jest na przykład taka mama, która mówi, jakoś tak się dziwnie czuję od kilku miesięcy, córeczka ma 11 miesięcy czy 12 mniej więcej, a jakaś taka jestem, czuję się odrętwiała, nie wiem co mi jest, nie mam siły. I badamy sobie i patrzymy, że to odrętwienie, to u nas to się mówi zamrożenie emocjonalne, koszmary senne, natłok myśli związanych ze wspomnieniami porodowymi, ma związek z zespołem stresu pourazowego. Mam taką mamę, kobietę, która zwraca się w 10, 15, 20 tygodniu ciąży i mówi, straciłam dziecko, więc mamy sytuację straty, poronienia, utraty dzieciątka. Mamy takie mamy, które zwracają się w ciąży, w sytuacji, kiedy są przerażone przede wszystkim, bo jest jakaś diagnoza wad dzieciątka, tak? Czyli choroby. Albo mamy mamę, która urodziła dzieciątko przedwcześnie, 28, 30 tydzień ciąży. Więc tu też jest ogromna trauma sytuacyjna. To tak pokrótce mogę powiedzieć mniej więcej, z czym się mierzą mamy. Dodatkowo dochodzą do tego sytuacje jakieś życiowe, tak? Na przykład przeprowadzka. Kiedy mamy nową sytuację, bo narodziny dziecka to jest nowa sytuacja, to jest piękny moment, cudowny, wspaniały, bardzo często był upragniony, ale to też pamiętajmy, cały czas podkreślam, że to jest wysiłek, zmiana w życiu, która wymaga wysiłku, żeby się do niej przystosować, dostosować. Jeżeli na to nałoży się na przykład zmiana związana z przeprowadzką, no to ten stres może być na tyle duży, że może mamy przytłoczyć. Czasem to są problemy w relacjach z partnerem, które się ujawniają w sytuacji narodzin dziecka, wtedy kiedy się jakby układ relacji pomiędzy partnerami zmienia troszkę. No to tak pokrótce mniej więcej z czym mamy się zgłaszają na wstępie.
można powiedzieć, że ogromna większość mam, które sięgają do nas, u nas po pomoc, to mamy doświadczające depresji, zaburzeń lękowych, ale zdarzają się również mamy z PTSD, z zespołem stresu pourazowego w związku na przykład z traumatycznym porodem. Karolina, dlaczego to ważne, żeby kobiety sięgały po pomoc jak najszybciej, kiedy czują, że coś niepokojącego się z nimi dzieje i właśnie jakie objawy powinny je zaniepokoić, aby sięgnęły po tą pomoc? To szybkie działanie, o którym Aniu wspomniałaś, jest niezwykle ważne, ponieważ czas ciąży, czas po porodzie, kiedy większość kobiet decyduje się na karmienie piersią, jest takim okresem szczególnym, jeżeli chodzi o przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych. Dlatego zawsze staramy się w przypadku, kiedy pojawiają się te objawy depresji, na początku pracować terapeutycznie, żeby nie rozpoczynać farmakoterapii. Dlatego te pierwsze sygnały, że dzieje się coś niepokojącego, to jest już ten czas, kiedy trzeba się zgłosić, bo jest to czas, kiedy możemy zacząć działać i może uda nam się uniknąć tych leków. Może uda się naszą pracą, naszym wsparciem, pracą też nad komunikacją z partnerem, z otoczeniem, pracą nad tym, jak zwrócić się po pomoc do bliskich, ponieważ bardzo często kobiety, które się do nas zgłaszają, mówią, że pierwszy raz dzielą się z kimś swoimi przeżyciami, ponieważ nie potrafią przyznać się nawet swojemu najbliższemu otoczeniu z powodu lęku, strachu, że zostaną źle ocenione, że są złymi mamami. Dlatego ten czas działania, szybka interwencja jest niezwykle ważna, żebyśmy już na samym początku mogli podjąć działanie, żeby zapobiec powstaniu depresji, żeby zapobiec powstawaniu choroby, żeby to wsparcie przyszło jak najszybciej. Oczywiście, natomiast są sytuacje, kiedy lekarz jednak decyduje o tym, żeby włączyć farmakoterapię i osobny webinar o leczeniu depresji farmakologicznym w czasie ciąży i po porodzie mamy zrealizowany z profesorem Piotrem Gałeckim, krajowym konsultantem w dziedzinie psychiatrii. Jest on dostępny na naszej stronie twarzedepresji.pl/webinary. I tam pan profesor szczegółowo tłumaczy, bo są takie okoliczności, jak na przykład myśli czy zamiary samobójcze w depresji, które niestety się zdarzają. Myślę, że można powiedzieć, że w przypadku około 30% mam naszych podopiecznych z depresją, one raportują nam myśli samobójcze. No właśnie, Aneta, i co zrobić, kiedy mamy do czynienia z mamą w ciąży czy mamą z depresją poporodową, która zgłasza się do ciebie i mówi o tym, że ma myśli samobójcze. Jak pomóc w takiej sytuacji? Znaczy, pierwszym krokiem jest taka diagnoza różnicowa, czyli trzeba sprawdzić bardzo uważnie, na ile te myśli są, że tak powiem, zwiewne, my to nazywamy, czyli bez zamiaru realizacji, a na ile istnieje to ryzyko, że w zamiarze bądź w impulsie niekontrolowanym kobieta może taki zamiar popełnić. I wtedy konsultujemy też z psychiatrą, bo to jest taki moment, kiedy trzeba włączyć leki. Ja też myślę sobie o tym, czy takie mam doświadczenie, że jest tak dużo farmakoterapii teraz nowoczesnej, gdzie po prostu wybieramy mniejsze zło. I zachęcam do tego, żeby też nie bać się leków, tak? Kiedy możemy, to się od nich powstrzymujemy, ale dla dobra dziecka przede wszystkim musimy my, mamy, być silne w pełni kondycji psychicznej, musimy zadbać o siebie, no po prostu musimy dbać o swoje zdrowie psychiczne, żebyśmy mogły być dobrymi mamami. Więc tutaj diagnoza psychiatryczna jest potrzebna i bardzo często włączenie leków. Tak jeszcze dodam do tego, co zapytałaś wcześniej, Ania, że dlaczego tak wcześnie jest ważna ta interwencja. Bo tutaj Karolina wspomniałaś o tym, że pierwszy raz się dzielą często z tym, co przeżywają. Ja też słyszę dosyć często, że pierwszy raz czują się w ogóle zrozumiane, że otoczenie nie rozumie, o co im chodzi, tak? No ale o co ci chodzi? Jest wszystko dobrze, dziecko jest zdrowe, no wszystko masz, tak? Więc te mamy często pierwszy raz się czują po prostu nawet w ogóle zrozumiane i to już jest dla nich pomocą, wsparciem, plus konkretne
techniki, czy konkretne zalecenia, czy konkretne techniki terapeutyczne, które wprowadzamy. To też jest, myślę sobie, ważne dlatego, żeby jak najwcześniej interweniować, stąd apel do rodziny, do męża, do znajomych, żeby zachęcać mamy do udziału w tej pomocy psychologicznej, bo po pierwsze właśnie im dłużej trwa depresja, tym bardziej się nasila i tym trudniej z niej wyjść, a po drugie konsekwencje wtórne są takie, że mama ma do siebie coraz więcej, do siebie samej coraz więcej żalu, coraz więcej pretensji i coraz więcej poczucia winy związanego z czymś takim, że no właśnie ja się nie potrafię cieszyć, tak, a powinnam, nie jestem dobrą mamą w związku z tym. Mają też poczucie utraconego macierzyństwa, bo one bardzo chcą się cieszyć, tylko jest im trudno z jakiegoś powodu, z tych emocji. To też jest taki ważny czas budowania relacji z dzieckiem. Ja mam takie doświadczenie, że to jak mama właśnie w ten pierwszy okres macierzyństwa wejdzie, to warunkuje, jaką będzie później mamą. No przykład chociażby ze szpitala, kiedy mama jakoś tak zgłaszają panie, że no, mama nie chce jakoś tak przewijać ani kąpać. To więc kiedy podchodzę i kiedy rozmawiam z mamą, to dochodzimy do tego, że ona się po prostu boi skrzywdzić to dziecko, jakoś takiej się powstała ta myśl i ta myśl lawiną spowodowała, że ten lęk był coraz większy i ona coraz bardziej się wycofywała. Jeśli my tu nie zainterweniujemy, to może być tak, że ona będzie w tej relacji z tym dzieciątkiem funkcjonowała tak bardzo lękowo przez długi czas. To wpływa na budowanie relacji, więzi z dzieckiem i na kształtowanie się poczucia bezpieczeństwa u tego maleństwa. Najważniejsze objawy depresji, takie podstawowe, to potocznie przez nas wszystkich znane, kojarzone z depresją smutek, czyli obniżony nastrój. Kolejny ważny objaw to brak energii, utrata zainteresowań, przestaje nas cieszyć właściwie cokolwiek. Ale przede wszystkim to, co było naszą pasją, to sprawiało nam przyjemność, w ogóle już w tej chwili nie cieszy. Tak wygląda stan depresji, ale to również problemy ze snem, które dodatkowo nakłada się oczywiście na nie nocne karmienie mam, przy którym nierzadko nie mają żadnego wsparcia i potem się zastanawiają, co mi jest, kiedy ja na przykład śpię po 2 godziny dziennie. Drogie mamy, Karolino, mówię drogie mamy, bo wszystkie jesteśmy mamami, a ty też jesteś dopiero co od niedawno urodziłaś dziecko i sama na pewno wiesz, jak mało się śpi, szczególnie w tym pierwszym etapie macierzyństwa. Zatrzymajmy się przy tym niezwykle ważnym objawie związanym również z depresją, czyli ze snem, z problemami ze snem. Kiedy mamy powinny się już zaniepokoić i jednak nie bać się poprosić o wsparcie, kiedy tego snu tak bardzo dramatycznie brakuje. No przede wszystkim, tak jak Aniu wspomniałaś, czasami problemem jest określenie problemów ze snem przez młode mamy, ponieważ na pytanie o swój sen pierwsza odpowiedź jest, no przecież karmię, no to jak mam się wysypiać? Oczywiście, no jakby to jest naturalne, że małe dzieciątko w nocy często się budzi, co 2-3 godziny potrzebuje tego karmienia. Jednak bardzo istotne jest tu też to, co dzieje się w przerwach pomiędzy karmieniem dziecka. Czy po nakarmieniu dziecka mama zasypia, czy korzysta z tych chwil, kiedy może odespać, czy w tym momencie odczuwa nadal jakieś napięcie, jakiś niepokój, jakieś myśli, które nie pozwalają jej zasnąć. Też bardzo ważne jest to, jak wygląda ta higiena przed pójściem spać i po obudzeniu. Też to, czy w ciągu dnia mama jest w stanie skorzystać z tego snu w trakcie, kiedy dziecko śpi, ponieważ te problemy ze snem, jeżeli mamy do czynienia z depresją, one są związane często z odczuwanym takim napięciem wewnętrznym, z takim rozdygotaniem, jak to panie niekiedy nazywają, z taką bardzo silnie odczuwaną potrzebą snu i zmęczenia, ale przy tym panie często mówią, że mój mózg nie daje mi odpocząć.
jakby nie potrafią nawet określić myśli, które je męczą, ale są one tak uporczywe, że nie mogą zasnąć, nie mają tego wypoczynku. Także no, to jest bardzo znaczące, jeżeli chodzi o problemy ze snem w symptomach depresji. Aneta, a jak możemy prosić o pomoc? Jak poprosić o pomoc? Ja zdarza się, że moje panie, które zgłaszają się do mnie po pomoc, mówią o tym, że no tak, ale mój mąż chodzi do pracy, ciężko pracuje, wraca po pracy, jest zmęczony, to tak mi głupio go poprosić, żeby się zajął dzieckiem i ja robię wszystko, tak? Biorę, gotuję, sprzątam, a już nie mam siły, bo jeszcze śpię 2 godziny w nocy, a w sumie to mam 3 dzieci i każde potrzebuje mojej uwagi. I nagle się okazuje, że ta depresja bez poproszenia o pomoc wydaje się, że musi się rozwinąć. Zdecydowanie ona się musi rozwinąć, bo tak jak tutaj już właśnie Karolina też wspomniałaś, jakby pierwszym czynnikiem wtedy, kiedy ja sobie nałożę jako mama, że muszę wszystkiemu podołać, to przemęczenie, chroniczne przemęczenie, kiedy mama nie jest w stanie, może inaczej, to tak jak z dzieckiem. Jak dziecko przeskoczy taki moment, kiedy chce mu się spać, to jest już tak przemęczone, że nie może usnąć. I tak metaforycznie trochę powiem o mamach, tak? Że jak już przejdzie taki moment chroniczny, nastąpi taki moment chronicznego zmęczenia, to włącza się właśnie to napięcie, taki chaos w głowie, który nie pozwala zasnąć. Mało tego. Drugim takim aspektem to jest niekorzystanie z tego czasu odpoczynku wtedy, kiedy w ciągu dnia, kiedy właśnie mama sobie za dużo nałoży, bo trzeba ugotować, bo mąż wróci z pracy, bo trzeba posprzątać, bo trzeba to tam, mnóstwo rzeczy mam do ogarnięcia. A jeśli tego nie zrobię, to znaczy, że jestem niewydolna, słaba, no nie mogę być niewydolna, słaba, tak? No muszę sprostać temu zadaniu, bo inaczej to będę miała poczucie, że jestem jakoś gorsza. No i tak to się zaczyna nakręcać. I teraz kwestia, myślę sobie to, co ja zawsze mamą tłumaczę. Zobacz, że mąż idzie do pracy na 8 godzin, wraca i w twojej głowie jest, że on powinien odpocząć. Ty jesteś w tym czasie też 8 godzin w pracy z dzieciątkiem. Wracasz o godzinie 16, to znaczy tak metaforycznie, mąż wraca o 16, ty też wracasz o 16 z pracy i co? I dzielimy się obowiązkami na pół. Druga rzecz, to też warto, zawsze mówię o tym, że dla dobra dziecka i męża, dla ich więzi, to właśnie twoim zadaniem, mamo, jest zostawiać ich, dawać im przestrzeń do tego, żeby tata się zajmował tym maluszkiem, a ty w tym czasie odpocznij. Ja to też tłumaczę w taki sposób, że tak jak ciało bez jedzenia usycha, tak samo i nasza psychika, nasza emocjonalność, zdrowie psychiczne, jeżeli my nie dbamy o swoje potrzeby podstawowe, o odpoczynek, o chwilę przyjemności, chociażby te 15 minut posłuchania muzyki, to też będziemy czuły się rozdrażnione, smutne, zdenerwowane. Jeżeli to dzieciątko się budzi w nocy często, to możemy sięgnąć ostatecznie, różne pomysły tam sobie z mamami tworzymy. No, pal go 6, wybieramy mniejsze zło, ściągnij to mleko, niech mąż raz nakarmi, może nakarmić, jak dziecko się budzi na przykład co 2 godziny, a ty się po prostu te 4 godziny prześpi i też nic złego się nie stanie. Więc różnych sposobów się chwytamy na to, żeby tą mamę odbarczyć z tego poczucia, że ja wszystko muszę udźwignąć. Wracając jeszcze na chwilę do objawów depresji, może je uporządkuję, bo one są ważne. Podstawowe objawy depresji to obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań. Dodatkowe objawy ważne depresji to problemy ze snem, problemy z pamięcią, z koncentracją uwagi, obniżona samoocena, ale to również brak apetytu częściej niż zwiększony apetyt, raczej mniejszy apetyt. I takie nadmierne poczucie winy i obniżona samoocena, uważanie, że jestem złą mamą, że się do tego nie nadaję, że sobie nie poradzę, że nic mi nie wychodzi, że wszystko mnie przerasta, wszystko, czyli takie, takie uogólnianie nadmierne, nigdy mi nic nie wychodzi. To są takie też charakterystyczne dla depresji sposoby myślenia, zniekształcenia poznawcze. I jak z nimi tutaj pracować, Karolina? W jaki sposób starasz się pracować, pomóc mamom cierpiącym na depresję, żeby
żeby z tymi objawami im ulżyć. Tutaj niezwykle istotne jest to, co jest źródłem tych przekonań i tych myśli. Tutaj, tak jak pani doktor wspomniała, bardzo często mamy wpadają w taką potrzebę bycia perfekcyjną. Perfekcyjną mamą, perfekcyjną żoną, panią domu. Też no niestety żyjemy w dobie mediów społecznościowych, które nieco ten obraz potrafią zafałszować, ponieważ wydaje się, że po paru tygodniach po porodzie kobieta powinna już mieć ogarnięty dom, wyglądać pięknie, chodzić na fitness, mąż powinien być przeszczęśliwy i właśnie mieć ten czas na odpoczynek po pracy, a dzieciątko zadbane. Pierwsze co, musimy realnie porozmawiać o tym, jak wygląda macierzyństwo, co w tym macierzyństwie jest dla kobiety priorytetem. Tak jak tutaj pani doktor wspomniała, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko i to jest najważniejsze, żeby był czas na ten odpoczynek, żeby był czas na jakąś przyjemność dla siebie. Ten dom nie musi błyszczeć i być posprzątany natychmiast, można to zrobić później. Przede wszystkim aktywizować partnera, to jest niezmiernie ważne dla relacji też ojca z dzieckiem, ponieważ no niestety nadal jest takie przekonanie, że malutkie dziecko potrzebuje tylko i wyłącznie mamy. Bardzo często spotykam się z kobietami, które o tym mówią, że no mąż to tak nie za bardzo potrafi się dzieckiem zająć, on nie wie co robić. I to oczywiście nie wynika ze złej woli męża czy partnera, jednak faktycznie gdzieś jest to przekonanie, że kobieta, która karmi, kobieta, która urodziła, jest tą jedyną opiekunką, a wcale nie musi tak być. Mąż może, czy partner może kangurować dziecko, może je przewijać, może je kąpać i to jest ten czas, kiedy kobieta jak najbardziej powinna w tym momencie zająć się sobą, zadbać o siebie, o taką swoją chwilę na wyciszenie, na jakieś zainteresowanie, nawet na obejrzenie jakiegoś filmiku w telefonie. Pierwsze co, to potrafić troszkę odpuścić, jeżeli chodzi o ten perfekcjonizm i wtedy, o dziwo, bardzo często słyszę od moich pacjentek, panie po paru tygodniach stwierdzają, że w momencie, kiedy odpuściłam, nagle zaczęło wszystko się udawać. Nagle w tym domu zapanowała harmonia, o którą tak bardzo się starałam, o którą tak bardzo walczyłam i o którą tak bardzo się stresowałam. Także niekiedy najlepszym, co można zrobić, to po prostu zatrzymać się i odetchnąć. Ja tutaj dodam tylko, bo tak od razu mi przychodzą różne myśli do głowy, że no właśnie, że żeby odpuścić, tak jak ja pracuję, my pracujemy, żeby ta mama, bo tam nie jedna osoba jej mówi odpuść, tylko dlaczego ona nie może odpuścić? W momencie, kiedy ona zrozumie, dlaczego ona nie może odpuścić, to wtedy jej łatwiej odpuścić, paradoksalnie. A dlaczego najczęściej tak trudno mamom odpuścić, że tak powiem? No myślę sobie, że tutaj różne rzeczy mi przychodzą do głowy, pewnie nie wszystkie pamiętam w tym momencie, ale pierwsza rzecz, którą mamom tłumaczę, to na przykład potrzeba kontrolowania. Taka pierwotna, taka z instynktu przetrwania gatunku, bym powiedziała. Mama jak jest w ciąży i zaczyna czuć ruchy dziecka, no to ma całą uwagę na te ruchy. Rusza się? Nie rusza się. Już cały czas kontroluje, czy z dzieciątkiem wszystko w porządku. Po urodzeniu, pierwsze dni w szpitalu, mama uczy się pielęgnacji, przewijania, karmienia itd., itd. Więc kiedy stają z mężem w progu domu z tym dzieciątkiem, to specjalistą od dziecka jest mama. No i ta mama, no właśnie, ta potrzeba kontrolowania, sprawdza, czy wszystko dobrze, czy wszystko dobrze. Bardzo często to powoduje tak, że ona nieświadomie, no właśnie, przejmuje sama wszystkie obowiązki i nie prosi męża, a nawet jak mąż chce wziąć udział na przykład w kąpaniu, to mama stoi i ja często na szkole rodzenia pytam, i co panie wtedy robicie? No, patrzymy i pilnujemy. A my, no właśnie, nie? Po co? Zostawmy tego męża, przecież on krzywdy dziecku nie zrobi, a my zagospodarujmy, w ten sposób uczmy się odpuszczać. Dajmy sobie przestrzeń na swoją
jakąś wytchnienie czy przyjemność. Więc tutaj ta kontrola to z tego może wynikać. Myślę sobie, że ta kontrola też może wynikać bardzo mocno z lęku, bo pamiętajmy o tym, że depresja ma różne maski. Tak? To nie zawsze jest niechęć do działania, smutek, przygnębienie, ale czasem to jest na przykład pobudzenie, ale z takim zabarwieniem rozdrażnienia czy złości wręcz. Tak? I ta złość aż kipi, wtedy mamy pobudzenie. Ale też towarzyszy temu poczucie winy, jakaś taka nadaktywność, że sobie nie radzę z tą złością, tak? Potem mam poczucie winy, że wybuchłam na męża, tak? Albo na dziecko, czasem malutkie. Mamy taką maskę, która jest bardziej lękowa, tak? Tutaj też jest ta kontrola, że ja muszę pilnować, żeby się nic złego nie stało dziecku. Bardzo często w tle jest jakaś utrata, na przykład poronienie albo inna strata, która tutaj ten lęk jakby wyzwala. Więc tak sobie myślę, czasem to są relacje z partnerem, bo okazuje się, że to przygnębienie albo ten lęk ma związek z tym, że na przykład partner jest uzależniony, tak? Albo jest jakaś zdrada. Więc różne sytuacje życiowe tutaj też mogą się nakładać na to, że te objawy depresyjne pod różnymi postaciami mogą się ujawnić. Myślę, że tutaj ważny jest też lęk przed oceną przez innych ludzi. I myślę, że to jest ogromna część mam mierzących się z lękiem, a mających obniżoną samoocenę, gdzie nowa rola je przeraża, przerasta często ten ogrom decyzji, które trzeba podejmować, tak niezwykle poważnych, bo dotyczących zdrowia i życia mojego dziecka, prawda? Pierwszy rok życia dziecka jest myślę, że dla większości mam. Sama jestem mamą dwójki maluchów i wiem, jakie to są ogromne wyzwania, a pierwszy rok jest niezwykle ciężki, kiedy dziecko nie powie, dlaczego płacze, co się dzieje, czy boli brzuszek, czy jest problem zdrowotny, czy zupełnie jakiś banalny, czy jak możemy mu pomóc, nie tylko przytulając, i czy trzeba już iść do lekarza, czy nie. Z takim mętlikiem w głowie, przy płaczu dziecka, przy wyzwaniach, przeziębieniach, mierzy się większość mam, ale niestety u niektórych z nas, mniej więcej co trzeciej kobiety, rozwinie się depresja poporodowa. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że od 10 do 30% mam zmaga się z depresją poporodową. W czasie pandemii były kanadyjskie badania, które mówiły nawet o 40% kobiet. Ja myślę, że ta skala jest bardzo trudna do oszacowania, dlatego że depresja wciąż jest tematem tabu, wciąż budzi ogromne poczucie wstydu. Kobiety boją się, wstydzą sięgnąć po pomoc, nierzadko też nie mają żadnej przestrzeni do tego, żeby pójść gdzieś do gabinetu na wielomiesięczną terapię, bo mają dziecko jedno czy dwoje, mają daleko do specjalisty, dziecko jest na przykład chore. I tutaj ogromną szansą jest nasz program bezpłatnych, zdalnych konsultacji psychologicznych, który jest dostępny nie tylko bezpłatnie, ale od ręki. Wszędzie, gdzie Pani jesteście, bez wychodzenia z domu, konsultujemy z dziećmi na rękach, staramy się je też czasami zabawić, żeby Panie mogły się wypowiedzieć, bo wiadomo, jak jest z maluszkami na rękach, czasami bywa trudno. Czasami przerywamy te sesje na chwilę, żeby móc dziecko uspokoić, żeby się za chwilę połączyć, jak na spokojnie, a nawet za godzinę, za dwie albo innego dnia staramy się wychodzić naprzeciw. Karolina, dlaczego jeszcze jest to ważne, że nasze mamy mają szansę konsultować się zdalnie? Ani, ja tutaj jeszcze troszeczkę odniosę się do Twojej wypowiedzi dotyczącej obecnych danych, jeżeli chodzi o depresję poporodową w pandemii. Faktycznie myślę, że patrząc nawet po mamach, które się do nas zgłaszają, jest to bardzo realny i duży problem, ponieważ często te porody, te ciąże obarczone były jeszcze większym stresem.
w momencie, kiedy szpital był zamknięty, kiedy nie było możliwe porody rodzinne, kiedy no, kobieta urodziła dziecko, nie mogła zobaczyć się z najbliższymi, a nieraz przecież zdarzają się sytuacje, że w tym szpitalu trzeba zostać tydzień, dwa, nieraz dłużej. To bardzo odbija się na późniejszym czasie z dzieckiem, na późniejszym pobycie w domu, na tej kondycji psychicznej kobiety. I często te kobiety właśnie do nas dzwonią niemalże od razu po powrocie ze szpitala, ponieważ ten stres nadal jest. Teraz ta sytuacja się zmieniła, już te porody rodzinne wróciły, są odwiedziny, jednak sama wizja choroby nadal gdzieś istnieje i panie bardzo się tego boją, bardzo przeżywają i zgłaszają się do nas od razu po powrocie do domu. No, nawet 2-3 tygodnie po porodzie już odbywają się konsultacje z paniami, z którymi na przykład byłam w kontakcie jeszcze w trakcie ciąży, więc one bardzo tego potrzebują, a gdyby nie taka zdalna możliwość uzyskania pomocy, no nie miałyby na to szansy, ponieważ z takim maluszkiem w domu, noworodkiem nie ma możliwości zaplanowania wizyty, żeby w spokoju udać się do gabinetu. A tutaj, tak jak mówiłaś, pani może trzymając dzieciątko na rękach odbyć tą rozmowę, uzyskać to wsparcie, tą rozmowę, której tak bardzo potrzebuje. Także ta zdalna forma pomocy jest niezwykle ważna. Jeszcze jedną kwestią jest to, że nie każda z kobiet ma możliwość w swoim miejscu zamieszkania uzyskać takiej pomocy. Często rozmawiamy z paniami, które są z małych miejscowości. Aby uzyskać wsparcie psychologiczne, musiałyby jechać do miejscowości obok, a wiadomo, że z takimi maluszkami no, to już jest przeprawa bardzo daleka. Nie zawsze jest rodzina, nie zawsze jest ktoś, kto może się z dzieckiem zająć w czasie, kiedy kobieta potrzebuje pomocy. I to też jest bardzo istotne. Oprócz tego maluszka są też inne dzieci. Także ta zdalna forma pomocy otwiera furtkę wszystkim tym paniom, które nie są w stanie wyjść z domu i o tą pomoc poprosić. No i też musimy tutaj zwrócić uwagę na te kwestie materialne, ponieważ w momencie, kiedy pojawia się dzieciątko w domu, ten budżet domowy też jest jakby już wtedy nadszarpnięty i nie zawsze jest możliwość na podjęcie terapii prywatnie, a niestety czas oczekiwania na wizytę na NFZ jest niekiedy bardzo długi. Dlatego właśnie warto zgłosić się do naszego programu, ponieważ możemy już od razu podjąć działanie, a przed chwilką rozmawialiśmy, dlaczego jest to takie ważne. A do naszego programu mogą się panie zgłosić przez stronę twarzydepresji.pl/pomoc-psychologiczna. Wystarczy wypełnić bardzo krótki formularz zgłoszeniowy, by właściwie w ciągu 2 dni najdłużej zadzwoniła do państwa nasza koordynatorka tego programu Kinga i zaproponowała najbliższy możliwy termin. W tej chwili ten program mamy szansę realizować dla danej kobiety 2 konsultacje miesięcznie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć, tak jak w ubiegłym roku, większe finansowanie na ten program, żeby konsultacje, tak jak w zeszłym roku, odbywały się co tydzień, bo jest to niezwykle ważne, żeby panie miały szansę być konsultowane co tydzień. Wiele z nich naprawdę mierzy się z myślami samobójczymi. Jest to dla nich jedyny ratunek, jedyna szansa, żeby dostać od ręki profesjonalną pomoc bez wychodzenia z domu, bez poczucia stygmatyzacji czy jakiegoś zagrożenia związanego z koniecznością opuszczenia domu, z znalezienia opieki dla dzieci. Myślę, że depresja poporodowa i w czasie ciąży jest nadal jednym z największych tematów tabu, jeśli chodzi o obszar zdrowia psychicznego. Jak możemy to, Aneta, zmienić? Jak możemy też zachęcić panie do tego, żeby nie wstydziły się sięgać po pomoc? Właśnie to robimy, tak sobie myślę.
Czyli rozmawiamy o tym, głośno i mówimy o tym, że to zjawisko istnieje. Mówimy o tym, jak przeżywamy ciążę, jak przeżywamy macierzyństwo, bo też mam taką refleksję, że to, co media do tej pory serwowały, tak, czy to, co w przekazie społecznym było i jest, to, że macierzyństwo jest takie piękne, że macierzyństwo jest wspaniałe, że to jest stan błogosławiony albo to jest stan szczęśliwości. A tak nie jest, bo to jest oczywiście stan szczęśliwości i radości, ale też stan ogromnego wysiłku. Chodzi o to, żeby mama miała realne wyobrażenie tego, co ją czeka i mierzyła się z tymi trudnościami, ponieważ często się zdarza tak, że podchodzę do mamy albo mama się zgłasza tydzień, dwa tygodnie, trzy miesiące, pół roku, rok po porodzie z depresją i mówi, nie mogę sobie poradzić, nie mogę sobie poradzić tak, że nie było tak, jak ja myślałam, jak sobie wyobrażałam, że będzie, że było inaczej, bo miało być. I nie mówię już tutaj o tym, że cudownie i wspaniale, ale na przykład, bo miało być tak, że będę szczęśliwą mamą, a tutaj nie udało mi się karmić, w związku z tym no, jestem złą mamą i się nakręca to myślenie na temat tego, że jestem złą mamą, a nie mogę sobie wybaczyć tego, że nie karmiłam piersią. Albo często mamy mówią o tym, tu Pani Karolino, wspomniała Pani o tym, że czas pandemii to był ten czas ograniczenia, kiedy bardzo silną potrzebą, wręcz najsilniejszą potrzebą mamy na oddziale położnictwa jest potrzeba wyjścia do domu. One po prostu pragną do tego gniazda bardzo mocno i kiedy pobyt jest przedłużony, a przedłużony może być tydzień albo dwa tygodnie, albo może być też tak, że dzieciątko musiało być na dzień, dwa, trzy, przy zaburzeniach adaptacyjnych zabrane od mamy, więc tutaj ta rozłąka, no, to nie tak miało wyglądać, opowiadają mamy. Nie tak miały wyglądać te pierwsze chwile macierzyństwa. Nie mogę sobie wydarować, że ja je straciłam na przykład. Więc tutaj z takimi rzeczami mamy też się borykają, jest im trudno. Więc rozmawiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy. Mówmy o tym, że to jest zjawisko, tak jak depresja w ogóle w społeczeństwie jest częstym, czy o tym się już trochę więcej mówi, już więcej osób korzysta z pomocy, to depresja poporodowa, jakby trudniej jej się przyznać, wydaje mi się, ponieważ to dotyka takiej bardzo głębokiej części mamy, mojego bycia, czucia siebie matką, a to jest niezmiernie ważna rola. Przyznać się do tego, że jakoś czuję się w tym słabo, jest bardzo trudne. Myślę sobie też o tym, że ważne jest, żeby tutaj uczulać drodzy mężowie, mamy, teściowe, przyjaciółki. Ja wiem, że kiedy ktoś nam bliski jest w trudnej sytuacji, jakoś cierpi, jest mu smutno, to my jesteśmy bezradni i z tej bezradności dajemy mnóstwo rad. A ta mama czasem nie potrzebuje, często jest tak, że ona mówi, że ja nie potrzebuję, żeby mi ktoś coś radził. Ja bym potrzebowała, żeby ktoś zapytał po prostu mnie, jak się czujesz? Co u ciebie słychać? Jak ty się czujesz? Jak się masz? Bez doradzania. Tylko bardziej właśnie zainteresowania i zrozumienia. To zainteresowanie jest chyba kluczowe i te mamy bardzo potrzebują wsparcia i zainteresowania, ale też ważne jest to, żebyśmy mówiły głośno o swoich potrzebach i mówili wprost o tym, że depresja w ciąży czy poporodowa jest chorobą. Depresja jest chorobą. I dlatego należy sięgać po profesjonalną pomoc, jak w przypadku każdej innej choroby. Jeśli mamy anginę, jeśli mamy raka, jeśli mamy chore serce, sięgamy po profesjonalną pomoc. Nie czekamy, aż ta choroba się rozwinie i powali nas zupełnie z nóg. I tak samo jest z depresją. Przy pierwszych objawach należy sięgnąć po profesjonalną pomoc.
I tą pierwszym krokiem najlepiej może być właśnie nasza fundacja, gdzie Pani otrzymają bezpłatną diagnozę, wsparcie i informacje, co ewentualnie dalej zrobić u siebie lokalnie, jeśli takie możliwości staramy się pomóc i znaleźć, podpowiedzieć, jeśli one są też gdzieś lokalnie możliwości skorzystania z pomocy w publicznej służbie zdrowia, ale tak jak powiedziała Karolina, kolejki są po 7-8 miesięcy czekania, zatem często jest tak, że pani, która jest w ciąży i teraz ma takie trudności, teraz ma myśli samobójcze, nie może czekać 7-8 miesięcy na tę pomoc. W tej chwili to, co panie widzicie na ekranach, to jest plakat naszego programu oraz magazyn Twarze Depresji bezpłatny z naszą ambasadorką Anną Wyszkoni, piosenkarką, która również zmagała się z depresją poporodową, opowiada o tym w wywiadzie w magazynie, który jest dostępny na stronie twarzedepresji.pl w zakładce magazyn. I serdecznie panie zachęcam do tego, żeby z tą rozmową się zapoznać, z historią Ani Wyszkoni, bo jest ona inspirująca i myślę, że dodaje otuchy i pokazuje, że depresja poporodowa może dotknąć każdą z nas. Bez względu na to, czy mieszkam w Lublinie, w Toruniu, w Warszawie, w małej miejscowości, czy w dużej, czy jestem młodsza, czy starsza, czy jestem brunetką, blondynką, nie ma to znaczenia. Każdego z nas i każdą z nas może dotknąć depresja. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie mówili o tym i nie wstydzili się tej choroby, nie bali się sięgać po profesjonalną pomoc w przypadku leczenia depresji. W każdej edycji kampanii naszej Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję przypominamy, że połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą leczenia. Ale tak jak powiedziała Karolina, w przypadku kobiet w ciąży i w przypadku kobiet karmiących piersią konieczna jest konsultacja oczywiście z lekarzem psychiatrą i z nim ustalenie procesu ewentualnego leczenia farmakoterapią. Tu w przypadku kobiet w ciąży i po porodzie my z kolei jako specjalistki staramy się z całej siły, mając różne narzędzia wsparcia, korzystać z nich po to, żeby skutecznie pomagać uporać się z tymi trudnościami, które wpływają na rozwój depresji. Cieszę się, że mają panie do nas pytania. Już odpowiadam. Pani Alicja pyta, Aneta, do ciebie skieruję to pytanie. Co z kobietami, które mają depresję przed ciążą? Czy u nich jest większa szansa na depresję poporodową? Zdecydowanie tak. Jeżeli, ja to tłumaczę bardzo prosto. Jeżeli raz dostaliśmy alergii, to później jest znacznie większe ryzyko, że ta alergia nam wróci. I podobnie jest z zaburzeniami nastroju, czy to depresyjnymi, czy to nerwicowymi. Jeżeli była depresja w wywiadzie, to jest znacznie większe ryzyko depresji, wystąpienia po porodzie. Jeżeli wystąpiła depresja w ciąży, to tutaj mamy bardzo dużą uważność na mamę, ponieważ jest to bardzo skorelowane, depresja w ciąży i depresja poporodowa. I dlatego tak ważne jest, żeby ta mama właśnie jak najwcześniej, żebyśmy, mamy, dbając o siebie jak najwcześniej, kiedy czujemy właśnie, że jakoś, nie ma jeszcze tej pełnej depresji, ale czujemy, że jakoś jest nam trudno, że jakoś sobie nie dajemy radę. Pamiętajmy, kryterium rozpoznania objawów to jest 2 tygodnie. Każdy może mieć chandrę, dzień, 2 lub 3. Ale jeżeli ja czuję, że jakoś jest mi jakoś tak gorzej, dłużej niż 2-3 tygodnie, miesiąc, to jest zdecydowanie argument za tym, żebym zgłosiła się właśnie do psychologa, do psychoterapeuty i przyjrzała się temu, co mi się dzieje. To po pierwsze, to jest wyraz odpowiedzialności za siebie i za dziecko. Nie słabość, a właśnie odpowiedzialność. Po drugie, tu chciałam jeszcze dodać, Ania, że pamiętajcie panie, że wszystkie nasze rozmowy są zupełnie, zupełnie anonimowe. Tutaj jakby ten wstyd, że może ktoś się dowie, ktoś mnie źle oceni. To jest tak, jak przychodzicie do gabinetu i nikt nie ma prawa się dowiedzieć, nawet że bierzecie udział w naszym programie. Więc jest pełna anonimowość, pełna dyskrecja i pełna akceptacja, tak? Nie ma rzeczy głupich, nie ma rzeczy błahych,
czasem mówią panie, może to głupie. Nie ma rzeczy głupich. Wszystko to, z czym się panie zwracacie, jest po prostu ważne, bo wy jesteście ważne. Dokładnie tak. Mamy są dla nas najważniejsze. Staramy się im pomóc tak, jak potrafimy najlepiej. Ja pamiętam, że kiedy jeszcze byłam studentką psychologii, rozmawiałam z psychoterapeutką doświadczoną, która pracuje z pacjentami cierpiącymi na depresję. Powiedziała mi: Ania, depresji najważniejsze małe kroki i im wolniej, tym szybciej. Na początku zupełnie nie rozumiałam, co to znaczy małe kroki, a tym bardziej nie rozumiałam, co znaczy im wolniej, tym szybciej. Dzisiaj już wiem, że w depresji rzeczywiście bardzo ważne jest to, żebyśmy te obowiązki, które nas tak strasznie przytłaczają, pranie, sprzątanie, gotowanie, zajęcie się dzieckiem, pójście na zakupy, wszystkie inne ważne rzeczy, które w roli mamy opiekującej się dzieckiem są wpisane często, żeby umieć się z tym wszystkim jakoś zaplanować, schemat dnia jakiś może zaplanować. Karolina, jakie twoje są podpowiedzi dla mam, takie narzędzia, które im podpowiadasz po to, żeby im po prostu pomóc? Tak naprawdę jest to zależne też od osoby, z którą rozmawiam i od tego, w czym mama widzi problem, w czym ten problem się objawia. Bardzo często jedną z takich rzeczy, nad którymi pracujemy, kiedy udaje nam się ugasić ten pierwszy pożar, jest komunikacja. Komunikacja z partnerem, komunikacja z osobami bliskimi, ponieważ tak jak już tutaj parę razy mówiłyśmy o tym, często mama bierze na swoje barki wszystko. Trudno jest podzielić się tymi obowiązkami z otoczeniem z różnych względów. Tutaj pani doktor podawała przykłady tego, co może kierować, czy to poczucie kontroli, czy ten lęk. Często jest tak, że otoczenie bardzo chce pomóc kobiecie, z tym, że no też nie wie jak. Dla wszystkich jest to sytuacja nowa. I stąd, kiedy przychodzi na to czas, rozmawiamy z mamami na temat tego, żeby one potrafiły same zdiagnozować, czego potrzebują. Czy tą najważniejszą potrzebą teraz jest sen, czy zjedzenie ciepłego obiadu, czy wyjście na spacer, czy pójście na fitness, czy może ta chwila po prostu posiedzenia w ciszy. Więc pierwsze co, próbujemy zdiagnozować, co jest potrzebne oraz w jaki sposób poprosić o tą pomoc otoczenie. Jak wyjaśnić partnerowi, skąd jest to ciągłe zmęczenie, skąd biorą się te emocje, skąd biorą się te nastroje, czyli przede wszystkim no, jak komunikować swoje potrzeby, jak komunikować to, co się we mnie dzieje, co czuję wewnątrz. To jest niezmiernie ważne. Często też mamy są tak bardzo skupione na dziecku, na tym wszystkim, co się dzieje wokół dzieciątka, że trudno jest im nawet zatrzymać się i zajrzeć w siebie. Zobaczyć, jak bardzo są zmęczone, albo jak dawno nie były na tym spacerze, jak bardzo brakuje im tej takiej chwili dla siebie. A jest to niezmiernie ważne, ponieważ w tym pędzie to nie jest tak, że tak jak pani doktor wspominała, nasz organizm też ma jakieś limity. I będąc w tym pędzie, w tej takiej adrenalinie, w tym ciągłym napięciu, często pomijamy siebie. A jest to niezmiernie ważne, bo od kondycji, od zdrowia mamy zależy też zdrowie i szczęście jej dziecka. I to jest ogromnie, ogromnie ważne. Ja też dodam, jeśli mogę tak jeszcze chwilkę, właśnie, że takim tym pierwszym uderzeniem, o którym pani mówi, pani Karolino, takim w moim przypadku, tak jak ja pracuję z mamą, to jest pokazanie mamie zniekształceń poznawczych. Co to są te zniekształcenia poznawcze? Pokazanie, że to w jaki sposób, po prostych myśli, które mi się pojawiają w głowie. Jeżeli mama mówi, jak nie będę karmić tylko piersią, to znaczy, że jestem złą mamą. Okej. Okay. Czyli ja rozumiem, mamo, że masz takie założenie, że jeżeli nie będziesz karmić tylko piersią, tylko od czasu do czasu dokarmisz butelką albo
dokarmisz sztucznym albo w ogóle nie uda się, to znaczy, że jesteś złą mamą. Sprawdzamy sobie, czy to twierdzenie jest prawdziwe. Bardzo często mama wtedy się łapie, na początku mówi, no tak. No ale potem mówię, no dobra, a co powiesz na mamę, która na przykład adoptowała dziecko i nie ma możliwości karmienia, znaczy, że jest złą mamą? Nie. Czy w takim razie karmienie determinuje bycie dobrą lub złą mamą? No w sumie nie. I im odpuszcz. Albo personalizacja. To moja wina, że dziecko nie przybiera na wadze. Bo ja powinnam być, powinnam lepiej umieć karmić. No dobra, to zastanówmy się, od czego zależy przybieranie na wadze? Czy tylko od twoich chęci karmienia, czy jeszcze od innych rzeczy? No i sobie analizujemy. No i faktycznie mówię, no tak, no w sumie no ja też nie zawsze mi się chce jeść, tak? No w sumie no dzieciątko może też nie mieć ochoty jeść, tak? Może być, nie wiem, może brzuszek boleć, no może spadać na wadze. No tak, no to... Albo właśnie katastrofizowanie. Jak nie dopilnuję mojego dziecka, tak, czy na spacer, jak nie pójdę, jak go nie ubiorę odpowiednio, to ono na pewno będzie chore. No i tu się włącza lęk, no to w co ja mam ubrać to moje dziecko, żeby ono na pewno nie było chore, tak? Katastrofizacja. Już na pewno jest założenie, że ono na pewno będzie chore, bo na pewno je przewieje. Ale czekaj, no ale skąd wiesz, że je przewieje? Skąd wiesz, że będzie chore? Poza tym, no de facto dzieci chorują, tak? Tak. No czy każda choroba się kończy niepełnosprawnością, bo często też takie katastrofizowanie mają. No i kiedy sobie tak rozpracujemy te zniekształcenia właśnie, poprzyglądamy się tym myślom poszczególnym, no to sama mama dochodzi do nas, no faktycznie to bez sensu. I to jest chociażby taki warsztat, taki kawałeczek tutaj zdradzam warsztatu pracy takiej interwencyjnej na początku z mamami. Ja też dobrze zapamiętam anegdotę, którą kiedyś opowiedziałaś o maskach zapadających w samolocie, więc jak możesz opowiedz ją jeszcze raz, nie będę powtarzać za ciebie. Jak chodzę po szpitalu i nieraz wchodzę na salę, gdzie leżą mamy z dziećmi, z noworodkami, tak sobie rozmawiamy. No i pytam, no dobrze, ale drogie mamusie moje kochane, powiedzcie mi, mamy tutaj dwóch pacjentów, tak? Który pacjent ważniejszy, mama czy dziecko? No odpowiedź brzmi, oczywiście jest jedna, dziecko. Ja mówię, no dobrze, to teraz druga sytuacja. Wyobraźcie sobie, lecimy samolotem, lecicie z dzieckiem, spadają maseczki, pada komunikat, że spada poziom tlenu, trzeba założyć maseczki. Komu najpierw zakładacie maseczkę? O, bezwarunkowo wszystkie mamy jednym chórem mówią, no dziecku przecież, że oczywiście. No więc zadaję pytanie takie, okej. Jak zakładasz maseczkę dziecku, a w tym czasie sama zemdlejesz, czy będziesz mu w stanie pomóc? No nie. I dlatego przez chwilę musisz to dzieciątko, że tak powiem, w cudzysłowie zaniedbać, zostawić, żeby zadbać o siebie, po to, żebyś mogła je później uratować. I to jest takie motto macierzyństwa nie tylko na początek, nie tylko na pierwszy rok, ale wydaje mi się, że chyba na całe matkowanie. Tak, myślę, że to jest bardzo ważna taka metafora, którą ja też często korzystam z niej i przytaczam mamom, bo to jest naprawdę klucz tego, żeby zrozumieć, jak ważne jest to, żeby w depresji skoncentrować się na sobie, żeby podźwignąć się z tej depresji. I nie ma to nic wspólnego z egoizmem. Mamy mówią, no ale jak to ja, tutaj dziecko, mąż, cały dom, a ja mam myśleć o sobie, mam pójść na spacer, mam mieć pasję. Tak, drogie mami, dokładnie tak, macie mieć szansę pójść na spacer, macie mieć szansę rano się umalować, tak, żebyście się same z sobą dobrze czuły. Macie mieć szansę pójść do toalety spokojnie, macie mieć szansę zjeść posiłki 3 razy dziennie. I bardzo, bardzo często użyteczny jest naprawdę taki schemat dnia, zaplanowanie sobie też adekwatnie do swojej sytuacji rodzinnej, życiowej, możliwości też biologicznych, o której godzinie mniej więcej chodzę spać i wstaję, żeby mniej więcej 6 do 8 godzin nam się uzbierało tego zdrowego snu niezbędnego do tego, żeby jakoś funkcjonować.
wracam do tego snu, bo on jest ogromnym problemem dla mam, a to jak śpimy ma zasadniczy wpływ na to, jak dalej też funkcjonujemy w ciągu dnia. Ten sen jest bardzo, bardzo ważny i uzbieranie sobie tych godzin snu, tego, żeby móc zaspokoić potrzebę podstawową. Sen należy do potrzeb podstawowych, nie zaspokojenie potrzeb podstawowych uniemożliwia nam realizację potrzeb wyższego rzędu. Zatem zadbanie o sen, umożliwienie mamy do spania się, chociaż do tego biologicznego minimum 6 godzin na dobę, poniżej których nie da się dobrze funkcjonować, jest niezwykle ważne. I tutaj wracam znowu, Karolina, do ciebie z pytaniem o to, jak bliscy, mąż, partner powinni rozmawiać z osobą chorującą na depresję, jak ją wspierać, żeby nie ranić, żeby nie mówić weź się w garść, weź się ogarnij, czemu znowu nie jest, jest tutaj nie umyta umywalka. Jak rozmawiać z kobietą, żeby ją wspierać i żeby też pokazać jej, że warto sięgnąć po pomoc. No właśnie, przede wszystkim unikać takich zwrotów, przede wszystkim. Unikać zwrotów oceniających, krytykujących, mówiących, co ma, jak powinno być, a jak nie powinno być, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Myślę sobie też, że no właśnie, dawać mamie przyzwolenie na to, że to jest okej, że zostawisz na chwilę dziecko. Bo to... Zdolę do tego zatrzymać się na sobie, żeby pomyśleć, jak ja się czuję, czy mi jest z tym dobrze, czy mi jest z tym źle. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to otoczenie, które może powiedzieć, jak ty czujesz, albo w momencie, kiedy widzi, że coś jest nie tak. Taki partner, czy taka mama teściowa może powiedzieć, słuchaj, mam wrażenie, że chyba jesteś przemęczona, może mogę coś zrobić, żeby cię odciążyć. Partner może zaproponować, wiesz co, ja zajmę się teraz dzieckiem, może wyjść na spacer, trochę się przewietrzyć. Są to takie drobnostki, wydawałoby się, ale w opiece nad dzieckiem, która trwa, no tutaj tak jak pani doktor mówiła, nie 8 godzin, nie 12, ale 24 godziny na dobę, to jest etat full i to końca nie widać, więc tutaj każde takie chwile, w których to otoczenie z taką życzliwością podchodzi do kobiety, ze zrozumieniem przede wszystkim, skąd to zmęczenie jest i dlaczego ten zlew jest zawalony naczyniami, no jest podstawą. Czasami nawet niepotrzebne są słowa, a czyny, czyli ten mąż, który wróci z pracy i widzi to stos naczyń, niech po prostu weźmie i te naczynia umyje. I to też jest ogromna pomoc dla kobiety. No na pewno nie zadawanie pytań, co się z tobą dzieje, ponieważ taka mama, ona sama nie wie do końca, co się z nią dzieje. Ona sama jest w tym bardzo zagubiona. No jest na zupełnie nowej planecie pod tytułem macierzyństwo, z tą istotką, z którą tak naprawdę dopiero się poznaje, bo zarówno mama, jak i dziecko uczą siebie nawzajem i ta nauka zabiera trochę czasu, jest bardzo potrzebna, jest bardzo ekscytująca i piękna, ale też bardzo męcząca i obciążona dużym strachem i stresem. Dlatego otoczenie powinno być jak najbardziej wyrozumiałe i wspierające i skupione nie tylko właśnie na dziecku, ale też na kobiecie. Takich komentarzy to jeszcze weź się w garść, nie przesadzaj, przecież wszystko jest okej, tak? To jest coś, co bardzo, bardzo źle wpływa na mamy, na każdego z nas zresztą taki komunikat źle wpływa. Natomiast, a jak mówić? No właśnie, bardziej tu powiedziała pani Karolino, życzliwość, tak? To jest okej, że czegoś nie dajesz rady zrobić. To jest okej, że czujesz się czasem słabsza. W porządku, nic się nie dzieje. Masz prawo być troszkę słabsza. Rozumiem, że może ci być trudno zostawić dziecko, bo potrzebujesz pilnować, bo będziesz się martwić, że będzie płakać, ale gwarantuję ci, że ja się nim zaopiekuję. Tak, nie martw się, będzie dobrze, idź, bądź spokojna, ja tu jestem wsparciem dla ciebie. To słowo jestem często jest kluczowe.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jest już godzina 19. Nasz ten webinar dobiega końca. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie przytoczyć tutaj wypowiedź pana Huberta, który napisał, że nie da się do końca zadbać o sen. To jest trudny temat. Czasami nic nie pomaga albo jest niewystarczające. To ważne. Dziękujemy panu za obecność na naszym webinarze i za ten komentarz, dlatego że to nie jest tak, że matka, która wstaje w nocy do dziecka, może spać 2 godziny na dobę. To jest tak, że mama, która ma depresję czy nasilone zaburzenia lękowe, tak jak Aneta mówiła, ona po prostu spać nie może. Ona ma taki natłok myśli automatycznych, że ona nie jest w stanie po prostu już spać. I wówczas należy się zaniepokoić, tak? Bo jeśli trwa taki stan powyżej 4 tygodni, mówimy już o przewlekłej bezsenności, która wymaga konsultacji psychiatrycznej, dlatego że nie da się funkcjonować bez snu. Po prostu, tak jak się nie da funkcjonować bez jedzenia, bez picia, sen jest też wśród potrzeb naszych podstawowych, dlatego tak ważne jest, żebyśmy o ten sen zadbali. Aneta, jeszcze twoje tutaj zdanie o tym śnie, ważne na pewno, więc dopowiedz proszę. Tak, tak jak tutaj Ania mówisz o tym i ja też to powtórzę. No niech każdy z nas zada sobie pytanie, takie uświadamiające. Jak ja się czuję po 2 nieprzespanych nocach? Albo po 3 nieprzespanych nocach? No to każdy, nawet tata, a pyta mnie raz, odpowiada, no tak, no faktycznie, no to jak się czujemy? No jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni, nie mamy siły, nie ma przestrzeni na radość, po prostu nie jesteśmy w stanie często funkcjonować. I to jest ten stan, w którym są mamy bardzo często. Dlatego tak ważne jest, żeby one wysypiały się. To jest podstawowa potrzeba i to jest potrzeba, która jest najbardziej zdeprywowana, czyli zaniedbana w tym wczesnym macierzyństwie. Druga rzecz to jest taka, że tutaj pan powiedział, nie da się. No da się, tylko myślę, że dużo się da. Może nie wszystko, ale dużo się da, tylko trzeba mieć na to uważność. Jeżeli na przykład mama jest właśnie w tej deprywacji snu już dłuższy czas i kładzie się i ma natłok myśli, możemy na początku próbować wprowadzić techniki terapeutyczne, wyciszające. Jak tata się tutaj zaangażuje i zajmie dzieciątkiem, no to mama ma te 30 minut na przykład dla siebie na to, żeby wyciszyć ten organizm przed snem trochę jeszcze, żeby móc usnąć. To, o czym już wspomniałam, czasem, kiedy dziecko jest na przykład aktywne, co 2 godziny wstaje na karmienie, co 2,5, to niech to jedno karmienie przejmie tata. Można dzieciątko nakarmić odciągniętym mlekiem z butelki. I to też jest okej. Okay. Ba, mało tego. Ja mam takie doświadczenie, że tata tworzy nową przestrzeń, taką też więź przez to w relacji. A jeśli już jest tak trudno, że jakby ten sen nie może przyjść, mimo że kobieta chce nieraz zasnąć, no to niestety, ale musimy włączyć ten błędny krąg napędzający się i włączyć farmakoterapię. Bardzo dziękuję. Aneta Libera, psycholog, psychoterapeutka z Lublina. Karolina Zakrzewska, psycholog z Torunia. Karolina, czy chciałabyś jeszcze dodać coś ważnego dla mam na koniec? Jeszcze tak odnośnie tego snu, o którym rozmawiałyśmy teraz, to z czym ja się często spotykam też, są to znów takie bardzo usztywnione oczekiwania mam względem tego i ich wyobrażenia odnośnie tego, jak to powinno wyglądać. Czyli na przykład przekonanie, że dziecko musi spać w swoim łóżeczku, nie może spać w łóżku razem ze mną, ponieważ się przyzwyczai, ponieważ nie oduczy, ponieważ to będzie coś złego dla niego. Więc to, co myślę, jest ważne też i co często pozwala właśnie kobietom odpuścić, to jest to, że macierzyństwo jest taką nauką dużej elastyczności. Że tak naprawdę każda mama w ciąży ma jakieś założenia odnośnie tego, jak to powinno być, a później życie weryfikuje to, jak to macierzyństwo wygląda, jak wygląda ta codzienność. I to, co jest najważniejsze w tej codzienności, to, żeby podążać w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim dzieckiem, żeby być uważnym
na potrzeby dziecka, ale również i na swoje. Więc a propos tego snu, bo mówię o tym, ponieważ wiele mam, z którymi pracuję, miało z tym pewien problem, żeby właśnie spróbować tych wspólnych nocy z dzieckiem w łóżku, a okazało się, że wtedy i one są bardziej wyspane i dzieciątko się uspokaja, a nie jest to niczym złym, tak jakby mogło się to wydawać. Także no myślę, że to też jest ważne, żeby walczyć, tak jak zresztą pani doktor wcześniej wspominała, z tymi takimi negatywnymi wyobrażeniami, przekonaniami, które urastają nieraz do ogromnej rangi, a tak naprawdę, kiedy o nich porozmawiamy, kiedy je rozpracowujemy, okazuje się, że właśnie, że to nie jest rzeczywistość, że to nie jest stan faktyczny, tylko nasze wyobrażenie, nasze przekonanie. Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze przypomnę, że depresja jest chorobą wieloczynnikową, tak, względy biologiczne, genetyczne, jak i psychologiczne, środowiskowe mają znaczenie, traumy, choroby współistniejące, nasza osobowość. Bardzo wiele czynników ma na to wpływ i warto myśleć szeroko o depresji, właśnie jako o chorobie wieloczynnikowej i mieć czujność na te objawy, o których mówiłyśmy. Ja ze swojej strony i w imieniu koleżanek Anety i Karoliny serdecznie panie zapraszam do naszego programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po porodzie. Wystarczy wejść na stronę twarzydepresji.pl/pomoc-psychologiczna, by zapisać się do nas na konsultację. Przypomnę również, że realizujemy analogiczny program dla dzieci i młodzieży. Mamy mogą się konsultować również w sprawie swoich dzieci z nami, wchodząc na naszą stronę. Również dla dzieci i młodzieży starszych w wieku szkolnym mamy program, realizujemy ten program pomocy zdalnej, psychologicznej i psychiatrycznej w ramach programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna, który finansuje Polska Akcja Humanitarna. Mamy program dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, który realizujemy obecnie dzięki Janssen Polska. Mamy również program dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, który realizujemy dzięki Nationale Nederlanden i Karolina również w tym programie konsultuje, bo jest również psychoonkologiem. Ale dzięki firmie Nationale Nederlanden mamy w tej chwili również pomoc dla obywateli Ukrainy analogiczną, psychologiczną i psychiatryczną. W tej chwili trwa nasza 16. ogólnopolska kampania Twarze depresji nie oceniam, akceptuję, właśnie poświęcona depresji w przebiegu choroby onkologicznej. Przypominamy o tym, że to trzecia osoba chora onkologicznie zmaga się z depresją, a nieleczona depresja obniża rokowania w walce z rakiem. To jest bardzo ważne przesłanie, ale o tym zrobimy jeszcze osobny webinar, na który niebawem Państwa zaproszę. W tej chwili widzą Państwo na ulicach wielu, wielu polskich miast nasze billboardy, city lighty z bohaterami naszej kampanii, z ambasadorami, którzy doświadczyli zarówno depresji, jak i raka. Niektórzy doświadczają po prostu depresji. Są ambasadorzy, dzięki którym przełamujemy tabu i mówimy o konieczności leczenia depresji. Polecam Państwu uwadze również nasz bezpłatny magazyn. Zachęcamy jako fundacja do aktywności fizycznej, stąd też zapraszam już teraz, 1 października zorganizujemy drugi charytatywny bieg z twarzami depresji koło Warszawy. Serdecznie zapraszam, będzie można z nami pobiec wirtualnie, też niebawem będziemy szeroko komunikować nasz bieg i oczywiście nasze bezpłatne webinary dostępne na stronie twarzedepresji.pl/pomoc/webinary, a wśród nich ważne webinary z udziałem pana profesora Piotra Gałeckiego, krajowego konsultanta w dziedzinie psychiatrii, i za moment będą Państwo mogli też tam znaleźć webinar z dr Anetą Liberą, psycholog, psychoterapeutką pracującą na co dzień we Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej w Lublinie. Dziękuję, Aneto, za poświęcony czas. Ja dziękuję bardzo pięknie za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt i radość, że mogę pracować. Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć i wspomnę, że jestem po prostu zaskoczona przez ten rok naszej współpracy, jak wiele kobiet zgłasza się po pomoc. To mnie cieszy, to zaskakuje.
troszczy, ale też cieszy, że ta świadomość i otwartość na pomoc psychologiczną jest coraz większa. I z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim nam, kobietom, mamom, takiej radości i życzliwości do siebie samych. Bardzo dziękuję, Aneto, i bardzo dziękuję, Karolina. Karolina Zakrzewska, psycholog, psychoonkolog z Torunia. Dziękuję za Twoje zaangażowanie w pracę naszej fundacji. Dziękuję bardzo i naprawdę z całego serca zachęcam wszystkie kobiety, wszystkie mamy, które nawet jeżeli tylko zastanawiają się, czy ten program, czy ta pomoc jest dla nich, to już jest sygnał, że warto umówić się na konsultację. Może ta jedna rozmowa wystarczy, żeby pozbawić się tych obaw, a może okaże się, że ta pomoc jest potrzebna i będziemy musieli się spotykać parokrotnie, ale warto się zgłosić po pomoc. Bardzo dziękuję. I dla każdego z Państwa, kto uważa, że nasza praca jest wartościowa i potrzebna, program unikatowy, to bardzo Państwa prosimy o wsparcie naszego programu. Organizujemy na niego zbiórkę na stronie siepomaga.pl/FTD. To skrót od Fundacja Twarze Depresji. Bardzo będzie nam miło, jeśli Państwo nas wesprą, a mamy serdecznie zapraszam do tego, by z tego dobrego serca darczyńców naszych korzystać. I wszystkiego dobrego Panią życzę w Dniu Kobiet. Dużo zdrowia i wytrwałości i wszystkiego, co najlepsze jako mama z całego serca Wam życzę. Dziękuję pięknie.